Kilka słów o mnie, no to tutaj za dużo się nie będę rozwodził. Dawid ładnie mnie tutaj przedstawił. Gdyby ktoś chciał, to zaatakujcie albo podbijcie pod te kanały. Zaczniemy, bo dużo czasu nie mam, to nie będę przeciągał. Chciałbym wam pokazać, jak po prostu wykonywać prościej zapytanie SQL. Oczywiście nie we wszystkich projektach, bo to jest zależne od specyfiki danego projektu, ale pokażę wam na przykładzie tego, jak robi to Laravel i dlaczego nam to pomogło. Jeśli chodzi o taki bardzo podstawowy przykład, to jest prawdopodobnie kod z wtyczki Ninja Forms, także każdy pewnie z was to zna. Generalnie rozumiemy, co tu się dzieje, jeśli się dobrze wczytamy, no ale jeśli się nie wczytamy, no to z pierwszej, tak na pierwszy rzut oka wygląda, że no trzeba się tu bardzo dobrze skupić, żeby zrozumieć, o co tu chodzi. No i na pewnym etapie projektów takie zarządzanie bazą danych, no o ile jest takim standardowym podejściem, no to może generować problemy. Czy to przyjdzie jakiś junior, który nie ma takiego doświadczenia, no to tutaj generujemy jakieś możliwości, ryzyko tego, że będzie coś tam się musiał douczyć i okej, jest to w miarę standardowa praktyka, ale czasem trzeba po prostu szybciej i prościej. Oczywiście ten kod nie wygląda źle, ale załóżmy, że on będzie 10 razy większy, bo takie sytuacje też po prostu są. No to już poziom skomplikowania nam się zwiększa. WordPress udostępnia obiekt WPDB, który każdy z nas zna do operacji na bazie. No to jest pierwszy krok, który poczynia, może nie pierwszy, bo udostępnia też funkcje, z którymi możemy to omijać, ale to jest pierwszy krok do takich bardziej customowych zapytań, które w pewnych określonych przypadkach nam mogą być potrzebne. Tutaj jest proste zapytanie do pobrania użytkowników z bazy, nie ma tu nic skomplikowanego. Każdy z nas to pewnie gdzieś znał, widział, nie jest to problemem. No ale jak możemy zrobić z wykorzystaniem właśnie tych biblioteki Query Buildera z Laravela? No jest tutaj dość duża różnica w czytelności. Tak jak widzimy, tam musieliśmy robić prepare statement, jakiś select from, wykorzystywać ten prefix z WordPressowej bazy danych, gdzie to wszędzie musi być, to też jest uciążliwe. W tym przypadku wykorzystujemy sobie po prostu metody chain, czy metod chaining, żeby po prostu wykonywać jakieś konkretne operacje, no i to po prostu o wiele łatwiej wygląda. No i w przypadku naprawdę dużego projektu to robi mega dużą różnicę, bo wbijamy w kod, nie musimy tak naprawdę się zastanawiać, czytać tego dziwnego SQL-a. Oczywiście przepraszam wszystkich bazodanowców, no ja nie jestem bazodanowcem i o ile umiem się z nim posługiwać, umiem go zrozumieć, to nie lubię tego robić i o wiele bardziej preferuję taki styl. Taki no, o wiele prostszy i widzimy to na przykładzie naszego zespołu, gdzie naprawdę od juniorów do bardziej zaawansowanych deweloperów no, bardziej jest widoczne usprawnienie tej pracy, no bo po prostu jest to bardziej czytelniejsze. Pierwszym krokiem, jaki jest, jaki musimy wykonać, żeby skorzystać z tego, no to po prostu zainicjować połączenie z bazą danych, wykorzystując właśnie obiekt kapsuł. Jest to moduł z Laravela po prostu, także instalujemy go przez Composera. Jedna komenda, jeśli mamy jakieś autoładowanie klas, my wykorzystujemy akurat PSR4, ale wystarczy zainstalować, jeśli jest zgodny z tym standardem, to nam będzie tutaj wszystko śmigać. Także instalujemy, co robimy potem? Tworzymy sobie obiekt kapsuły, Laravel kapsuł. Setup jest tu bardzo prosty. Tworzymy nowy obiekt, ustawiamy nowe połączenie na podstawie danych bazy danych z wp-configa. Próbowałem tutaj zakombinować to tak, aby nie robić nowego połączenia wykorzystując kapsuł, tylko wykorzystać te, które mamy już w WordPressie, czyli na przykład na podstawie tego WPDB. Nie udało mi się, o tym będę mówił też później. To można traktować jako minus, ale w pewnych określonych przypadkach to ma sens. Także tu ten setup wygląda tak jak w WordPressie. Każdy gdzieś tam liznął, wie, z czym to się je. Jeśli tak zrobimy, to po prostu za pomocą tego obiektu możemy wykonywać zapytania i to już pokażę jak tu, aha właśnie, jeśli chodzi o ten obiekt, no to oczywiście nie tworzymy go za każdym razem, kiedy musimy jakieś zapytanie wykonać, no to nie ma sensu. Mamy tutaj dużą dowolność, czy to wrzucimy sobie to w jakiś kontener, czy no generalnie tu jest dużo możliwości, my tutaj robimy to, no trochę tak też metod chainingiem na podstawie jakiegoś jednego obiektu, ale to jest jeden z przykładów. Tutaj możliwości jest bardzo dużo. Możemy zrobić jakiś dependency injection, no sky's the limit, jak to mówią, nie? Albo globalne. No, generalnie sky's the limit.
Tylko żeby to zrobić dobrze, jak tworzyć tabelę z wykorzystaniem Laravel Capsule? No to, tu jest najfajniejszy dla mnie przykład. No tu mamy prosty przykład stworzenia jakiejś tam tabeli, która coś tam ma. To jest totalnie abstrakcyjny przykład, tylko po to, żeby wam pokazać. Musimy zrobić zapytanie, musimy sprawdzić, czy ta tabela istnieje, żeby nie generować jakichś problemów czy niepotrzebnych operacji. Wypisujemy sobie strukturę tej tabeli, no generalnie piszemy SQL i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, nie jest to ponownie coś bardzo, jakaś, wiecie, fizyka kwantowa, której nikt nie rozumie. Jeśli się wczytamy, ma to sens. Okej, okay, no ale trzeba się wczytać. No a jak ten kod wygląda z wykorzystaniem właśnie Laravel Capsule? No wygląda o wiele prościej. Ktokolwiek by nie wszedł w projekt, wbija, patrzy, czyta. Okej, okay, tutaj tworzymy bazę. Zamiast wykonywać jeszcze jedno zapytanie SQL, żeby sprawdzić, czy jest baza, no wykorzystujemy sobie jedną prostą funkcję już dostępną w tym obiekcie, sprawdzamy, czy jest tabela, tworzymy. Nie musimy tak dużo ręcznie pisać tych SQL-i, bo ponieważ ten obiekt udostępnia nam jakieś takie API, które możemy sobie dalej wykorzystywać, aby pisać prostszy ten kod. No ponownie, zamiast pisać tutaj dla niektórych być może jakieś skomplikowane, dziwne rzeczy, my wykorzystujemy sobie ponownie proste API, aby zdefiniować na przykład kolumny w naszej tabeli, albo żeby zdefiniować indeksy główne i tak dalej. No wykorzystujemy sobie bardzo proste API do tego, żeby operować z bazą danych, no i ten poziom czytelności myślę, że znacznie się usprawnia. Jak pisać podstawowe zapytania? To też sprawa jest, no tam... To, co przed chwilą pokazałem, to był jeden z przykładów. Mamy tutaj bardzo dużo możliwości. Jeśli chodzi o najprostsze z nich, no to ponownie, tu mamy proste zapytanie WordPressowe, customowe o pobranie jakiejś informacji z tabeli. Każdy gdzieś tam to znał, każdy to widział. Tutaj mamy przykład z wykorzystaniem tej kapsuły. Nie wykorzystujemy już tego dziwnego prefiksu, bo my sobie raz już go ustawiliśmy przy inicjalizacji obiektu. Odwołujemy się po prostu do konkretnej tabeli, piszemy zapytanie takie, jakie chcemy, dodajmy tutaj na przykład jakiś order, no i po prostu wywołujemy je i dostajemy kolekcję elementów z bazy danych. No i ponownie, jeśli zrobimy to, to też nam zadziała, no ale tutaj sprawa wydaje mi się wygląda o wiele prościej, no i dużo gdzieś tam deweloperów, z którymi pracowaliśmy, no to potwierdzają, szczególnie jeśli mowa o niebackendowcach typowo. Tutaj mamy utworzenie jakiegoś rekordu, no to tutaj to wygląda podobnie, no ale ponownie będziemy mogli pominąć ten prefiks, bo on został już zdefiniowany. Podbijamy tylko do tabeli jakieś konkretne users, dodajemy, no i wydaje mi się, że to o wiele prościej wygląda. Co my tutaj dalej mamy? Aktualizacja. Znowu, korzystamy z prefiksu w przypadku WordPressa, tutaj odnosimy się ponownie do naszego obiektu kapsul, wykonujemy operację, zamykamy cały proces. Usuwanie, no w przypadku tych naprawdę najprostszych operacji, no to tutaj dużych już nic nie ma, ale i tak uważam, że coś takiego wygląda o wiele prościej. No, to wszystko wygląda fajnie, no ale możemy sobie zadać bardzo ważne pytanie, kiedy tak naprawdę z tego skorzystać. No i ja tutaj mam, wydaje mi się, taki dość fajny przykład z życia. Załóżmy, że mamy jakiegoś początkującego grafika, na początku gdzieś tam buduje swoje doświadczenie, chce zostać kimś, robić rzeczy, o których będzie po prostu głośno. Na sam początek, jeśli nie wie za dużo, no to wiadomo, standardowy setup, myszka, klawiatura, monitor, komputer mu wystarczy. No ale na pewnym etapie, jak gdzieś tam łapie skilla, uczy się coraz to nowych rzeczy, potrzebuje robić coraz to fajniejsze rzeczy, no to wiadomo, to będzie niewystarczające. Potrzebuje jakiejś większej precyzji, większego panowania nad tym, co robi, no i decyduje się na skorzystanie z dodatkowego narzędzia. Zamiast myszki i komputera korzysta z tabletu graficznego. Kiedyś one były bardzo popularne, ja sam miałem, może pamiętacie, takie z Wacoma tablety były, Wacom Bamboo, to początkujący graficy zawsze to mieli. Kto się nie uczył, to było fajne, małe, tanie narzędzie i naprawdę bardzo usprawniało ten flow. No i taki grafik, mając coś takiego, już mógł robić coraz to lepsze rzeczy, bardziej precyzyjne, z mniejszym nakładem czasowym, no cały ten flow się usprawniał. No i ponownie, gdzieś tam za jakiś czas, jak łapał tego skilla, no to znowu potrzebował czegoś jeszcze bardziej. No marzeniem takiego grafika teraz to chyba, pewnie kojarzycie Surface Studio z Microsoftu, wielki komputer all-in-one,
dla grafików też, no bo to jest po prostu komputer z, no, z penem, gdzie możesz po prostu tam, ten poziom precyzji jest naprawdę bardzo dużo, super to wygląda, jest super drogie, no i to na przykład jest już taki naprawdę super poziom, każdy grafik by o tym marzył, bo to jest super fancy i tak dalej. No ale czy taki na przykład na tym początkowym poziomie, gdzie on jeszcze nic nie umie, czy inwestycja 25 koła w takie urządzenie, no ma sens? No nie, no i tu jest tak samo z wykorzystaniem tego Laravel Capsule, to nie kosztuje 25 tysięcy, no ale ideologicznie, no to już jest trochę coś więcej, nie zawsze to jest potrzebne. No i my mieliśmy taki przykład w jednym z tych dużych projektów. Wiadomo, projekt nigdy nie jest zdefiniowany na samym początku tak, jak ma być. Zawsze się rozwija. Projekt na początku był bardzo prosty i proste takie zapytania właśnie get post z wykorzystaniem funkcji WordPressowej były bardzo wystarczające. Nie było z tym nic problemu. No ale projekt się rozwijał bardzo prężnie, bardzo szybko. Liczba postów zaczęła bardzo drastycznie wzrastać. Stawało się to coraz bardziej problematyczne. No bo nie ma co ukrywać, wczoraj padło tutaj stwierdzenie, pytanie, czy, że faktycznie baza danych WordPressa jest słaba i to mogę potwierdzić, że jest bardzo słaba ta struktura, jeśli chodzi o już bardziej systemy, bardziej wymagające, okej, jeśli mówimy o blogu, który ma 10, 100, 300 postów, nie ma żadnego problemu, ale już mówimy o blogach, które mają, nie wiem, 3000 postów dziennie, taki wrapper News Hub, no to to już jest różnica i ten performance jest odczuwalny. Także my zaczynaliśmy z tym, możemy założyć, że to był ten pierwszy etap. Okej, robimy jakiś projekt podstawowy, nic więcej nam nie trzeba, nie kupujemy od razu Surface Studio. Potem właśnie problemy optymalizacyjne, które mieliśmy, sprawiły, że no kurde, coraz to już nam nie wystarcza, nie? No bo ten WordPress faktycznie udostępnia funkcję do robienia query, czy chociażby klasy WP query, no ale na pewnym etapie, no trochę musimy mieć więcej tej dokładności, musimy robić tak, jak my chcemy, a nie tak, jak WordPress nam udostępnia, więc wtedy wchodzimy na ten większy poziom. No i już tutaj trochę sprawa wyglądała bardziej skomplikowanie. Napisaliśmy sobie proste jakieś tam repozytorium. To i tak nie wygląda źle, to jest czytelne, ale w wielu wtyczkach to nie wygląda tak. Jest wszystko nawalone w jednym miejscu, żeby się rozczytać, to matko boska, jeśli to tak mogę powiedzieć. Widziałem takie rzeczy. No ale trzeba tu robić właśnie jakieś prepare statements, budować swoje query. No jest to, tutaj jest, tak jak mówię, to jeszcze da się odczytać, ale widziałem dużo gorsze rzeczy. Jest to problem, szczególnie jak projekt rośnie. Potem te repozytorium jeszcze bardziej się rozrastało, no i w takim poziomie, że o, ten kod, który tu mieliśmy, to tak jak mówię, wyglądał jeszcze bardzo ładnie, przyjemnie, ale w projekcie, który robiliśmy, no to on był 10 razy większy, miał dużo więcej tutaj jakichś takich zagnieżdżeń, jakichś analiz budowania własnych query, no i załóżmy, że zrobiliśmy to w lutym, to wystarczało, za 3 miesiące trzeba było znowu do tego wejść i wejść się odczytać, co tu się dzieje, nie? No to już sprawiało trochę więcej problemów, no i najlepiej jak robił aktualizację ktoś, kto pisał te podstawowe query, no bo mniej więcej kojarzył, ale jeśli ktoś inny wchodził w to, no to tu już ten poziom wdrożenia był dużo większy. No i postanowiliśmy się przerzucić właśnie, znaleźć jakiś query builder. No, my wykorzystujemy często komponenty Laravelowe w WordPressie, także Laravel Capsule to był nasze domyślne rozwiązanie, no i o wiele bardziej nam to uprościł. Już zamiast wielu tych zapytań SQL, które tam były proste, no to mogliśmy sobie budować zapytania, wykorzystując funkcje dostępne w tym obiekcie. No, wyglądało to o wiele łatwiej i przyjemniej. No i naprawdę, deweloperzy z małym doświadczeniem wchodzili to i robili rzeczy, które by im dużo więcej zajęły, jeśli mieliby to robić od zera, pisząc SQL-a. Co my tam dalej mamy? No, budujemy sobie jakieś właśnie zapytanie na podstawie argumentów i tak dalej, no na końcu wywołujemy metodę pobierania obiektów z bazy, dostajemy kolekcję. No i ponownie wyobraźcie sobie, że ten kod byłby 10 razy większy, bo mieliśmy dużo bardziej specyficzne rzeczy, ale żeby was tym nie zanudzać, to jest taka bardzo podstawa. No i znacząco nam to usprawniło pracę. No i teraz fajne rzeczy. Ja ten, już omawiałem gdzieś tam wśród społeczności ten temat. Fajne rzeczy wyszły.
Jeden z głównych problemów, jaki tutaj możecie widzieć, to polecam sobie zaobserwować tego pana, bo bardzo fajny content ma, jeśli chodzi o security, bezpieczeństwo. Tutaj zwrócił uwagę na to, że przy takim czymś, kiedy my robimy sobie nowy obiekt, nowe połączenie z bazą, no to jednak dodajemy kolejne, no kolejne połączenie z bazą, czyli można to potraktować jako, nie wiem, może problem security ewentualny, albo to wiadomo, niepotrzebne większe połączenie jeszcze jedno z bazą, pomimo tego, że WordPress już je robi. To jest jakiś minus, to jest zrozumiałe oczywiście, ale tu też zależy od nas, jak to zaimplementujemy, jak to wdrożymy. Jeśli zrobimy to tak, że to nie będzie, w naszym przypadku to nie był duży problem, bo my zaimplementowaliśmy to tak, że i tak tylko jedno połączenie się wykonywało, ale jeśli byśmy sobie to wykorzystali z WordPressem, tak bez jakiejś analizy, jak to zrobić dobrze, no to to może być potraktowane jako problem. I warto wspomnieć też o tym rozwiązaniu BTWPDB. To jest również rozwiązanie tego pana. Oni też mieli problemy takie, jak ja tutaj opisałem. I oni napisali swój własny wrapper, swój query builder do WordPressa. Polecam sobie to sprawdzić, bo to niweluje ten problem właśnie z zrobieniem nowego połączenia. Ja jak już, my jak już wykorzystaliśmy Laravel Capsule w naszym projekcie, to dopiero potem się o tym dowiedzieliśmy, ale polecam wam naprawdę sprawdzić to, bo cały ten builder, który my traktowaliśmy jako coś fajnego, jest tam dostępny i jest integrowany z WordPressem i to jest naprawdę fajna paczka, ale warto wiedzieć właśnie o tym połączeniu. Kolejna sprawa to już bardziej ciekawostka. Dawid, wczoraj miałeś warsztaty o WordPressie, o testach w WordPressie i tam było, że z testami integracyjnymi, że miały być testy jednostkowe, ale teoretycznie to nie były testy jednostkowe i tak dalej, ale WordPress tak twierdził, bo im to pasowało, mieli jakieś uzasadnienie. No i tu jest tak samo. Wszyscy, gdzieś tam każdy, kto z nas pracuje z WordPressem wie, że jak robimy zapytania bezpośrednio do bazy, to trzeba wykorzystać prepare statement, bo to jest bezpieczne i tak dalej. No ale jeśli się przypatrzymy, to tak naprawdę wcale nie jest jakoś bezpieczne, bo operacje, które wykonuje funkcja prepare, tak naprawdę nie są tym prepare statement, jakie jest wykorzystywane, jakie powinno być. To jest zwykły sprint, który zamienia na przykład %d, faktycznie formatuje ją na liczbę. Jeśli chodzi o prepare statement, no to ważne jest to, że dane, które wysyłamy, jakieś tam query, no nie są bezpośrednio zintegrowane z zapytaniem, one są wysyłane osobnie, osobno, dlatego no te SQL injection no jest tutaj niemożliwe z wykorzystaniem tego Laravel Capsule, bo on już faktycznie wykonuje ten prepare statement tak, jak ma być. Tutaj WordPressowe prepare to jest takie właśnie, okej, okay, może jest trochę bezpieczniej, ale to nie jest ta definicja taka faktycznie bezpiecznego prepare statementu, jeśli chodzi o połączenie z bazą danych. Także to też polecam sprawdzić, a jakby co w dokumentacji to też jest opisane gdzieś tam małym druczkiem w stylu, że ej, jakby co, to nie jest ten prepare, także nie traktujcie tego jako podstawę do robienia swojego security na customowych rozwiązaniach w WordPressie, bo to po prostu nieprawda. No i to tyle. To ominąłem gdzieś tam bardzo duże technikalia, bo naprawdę tutaj sky is the limit i to, co wy sobie zrobicie z tym, to wasza sprawa, ale w naszym przypadku bardzo usprawniło to workflow, szczególnie dla ludzi z różnym poziomem doświadczenia. Pracowaliśmy z juniorami, z mediumami i po tym, jak wprowadziliśmy to rozwiązanie, czytelność kodu znacznie się poprawiło i dużo więcej mogli ludzie zrobić. Oczywiście musieliśmy akceptować fakt, odpowiednio operować faktem dodatkowego połączenia z bazą, ale dało się to ogarnąć. Jakby to chciał, to jest takie bardzo duże intro. Pod tym adresem jest pełne informacje na ten temat, także zerknijcie sobie. No i tak jak Dawid powiedział, jakby ktoś chciał coś więcej, to zapraszam do mnie albo na kanały, będziemy rozmawiać. I dziękuję bardzo.